7-8 września, sobota i niedziela. Szósta uliczka tradycji, tym razem pod hasłem Z raziki z kaszą raz. Wszystko będzie się działo tutaj, czyli przed resursą, za resursą, obok resursy, tutaj, czyli na Struga, Wąskiej oraz na scenie głównej, która znajdzie się za moimi plecami w parku na Placu Jagiellońskim, tutaj, tutaj i tutaj, czyli na sali widowiskowej w resursie. O daniach tegorocznej uliczki tradycji opowie jej pomysłodawca, czyli dyrektor Renata Metzger. 120 lat temu przybył do Radomia, otworzył swój interes Stanisław Wierzbicki. To taka postać najbardziej znanego chyba restauratora póki co wszechczasów w Radomiu. Jadali u niego prezydenci, koronowane głowy. Z raziki z kaszą to jest właśnie danie, które wspominają bywalcy restauracji. Wspominają też inne dania, natomiast no, nie zachowało się do naszych czasów oryginalne menu i do końca wiemy, co też tam było jadane. Te smaki przedwojenne, dawne smaki, mam nadzieję, że zostaną wskrzeszone podczas uliczki. Na uliczce pojawią się stoiska kilku radomskich restauracji, które będą serwowały rozmaite smakowite dania. No i myślę, że też bardzo smakowicie wygląda sam program uliczki i staraliśmy się każdy prawie punkt programu też nazwać jakoś tak jadalnie. Mam nadzieję, że każdy znajdzie coś dla siebie, coś smacznego i wybierze z tego naszego obfitego menu uliczkowego. 7 września, czyli w sobotę, zapraszamy na wystawę hodowców gołębi i drobiu, która będzie tutaj przed resursą i stąd ta nazwa Skrzydełko Czynuszka. O godzinie też 14 ruszy rajd zabytkowych aut, natomiast na większość zdarzeń w sobotę zapraszamy do środka. W sobotę o godzinie 18 mamy koncert kabaretu Gentleman, czyli dwóch znanych aktorów, którzy będą i śpiewali, i opowiadali dawne dowcipy. To na naszej dużej sali widowiskowej. Natomiast wieczór zakończy produkcja tutaj nasza, resursiana, kinoteatr Resursa Miraż, czyli będzie jednocześnie i film, i teatr, i śpiew, i taniec. Zapraszamy też w sobotę na warsztaty kulinarne, które poprowadzi szef kuchni z restauracji Rozmaryn. Będą tutaj się odbywały na kawiarni i na wycieczkę tropami radomskich smaków, czyli krótką wyprawę po Radomiu i przypomnienie dawnych przedwojennych restauracji. W niedzielę będziemy mieć oprócz muzyki, tańca, śpiewu, tego wszystkiego, co zwykle wypełnia uliczkę, również szereg konkursów. Konkurs na najlepsze przebranie, konkurs na elegancji aut, konkurs jedzenia radomianki, to w tym roku taka nowość. Także zachęcam Państwa do poczytania szczegółów na naszej stronie internetowej, dlatego że mamy w tym roku niezwykle atrakcyjne nagrody, na przykład dla osób, które najlepiej się przebiorą, a będzie tutaj przebranie oceniało jury z panią prezydent Anną Kwiecień na czele. Mamy dwudniowy pobyt w spa Manor House w Chlewiskach dla dwóch osób, tak żeby właśnie mogli się tutaj zresetować po tych szaleństwach kulinarnych. Natomiast na dziedzińcu spontanicznie i nieoczekiwanie dla wszystkich, pewnie częściowo i dla nas samych, będą się działy rozmaite ciekawe rzeczy, ale tam głównie zapraszamy rodziców z dziećmi, bo restauracja Mama Leo będzie pokazywała, jak zachęcić dzieci do jedzenia i jak dzieci mogą bawić się w gotowanie i w kuchnię, czyli pewnie jak wychować sobie od małego mistrza kuchni, czyli przyszłego prezesa Wierzbickiego. Pewnie o mnóstwie rzeczy nie powiedziałam, ale jak Państwo znają uliczkę, to wiedzą, że jest to zwyczajnie nie sposób o tym wszystkim opowiedzieć, także zachęcam do przybycia, do
bawienia się razem z nami, a póki co do trzymania kciuków, żeby pogoda dopisała. Z rzeczy i nazwisk, o których nie powiedziała dyrektor Metzger, warto wymienić kilka pozycji w uliczkowym menu. Wystąpią między innymi Tomasz Stockinger i Jacek Borkowski, tworzący kabaret Gentleman. Znakomity pianista jazzowy Andrzej Jagodziński z zespołem Old Timers, grupa taneczna Ogarni i Teatr Poszukiwań z Resursy, Piotr Zarzyka i jego genialny akordeon, zespół Halniacy i Frument Project, który z wokalistą stworzy kapelę Bez Pardonu. Radomska Orkiestra Garnizonowa, która zabierze nas do Nowego Orleanu, Teatr Resursa, etc., etc. Razem z chłopakami zapraszamy Was wszystkich na Uliczkę Tradycji 2013.